Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ukraińskim rolnictwie, którego ten sektor również bardzo dotknęła rosyjska inwazja. Ze mną jest doktor Anna Barzynowa z Instytutu Europy Środkowej, Lubelskiego Instytutu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, bardzo miło również. Myślę, że jeszcze przed tym, co się działo sprzed rosyjskiej inwazji, ten potencjał ukraińskiego rolnictwa, i to można nazwać taki spichlerz Europy, nie tylko i Bliskiego Wschodu, był powszechnie znany ten fakt. Niestety ubiegły rok, trudny dla gospodarki ukraińskiej, pewnie też przyniósł straty dla ukraińskiego rolnictwa i też tutaj pojawiło się pytanie, na ile właściwie ten sektor jest odporny na to, co się dzieje na wschodniej linii frontu, pani doktor. Tak, pan od razu od samego początku ujął sporo wątków, to może tak po kolei będziemy w trakcie rozmowy ich poruszać. Jeżeli zacząć od czasu sprzed wojny, to bardzo dobrze pan powiedział, że Ukraina rzeczywiście była jednym ze światowych eksporterów żywności. Będę powiedzieć, że była jednym z gwarantów globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli tak od razu od początku, od liczb zacząć, to zajmowała ona pierwsze miejsce w eksporcie oleju słonecznikowego, trzecie jęczmienia, czwarte kukurydzy i piąte pszenicy. I chciałabym od razu na początku podkreślić, że według wyników roku marketingowego 2021-2022 Ukrainie udało się zachować te pozycje, te wszystkie miejsca. Jednak zwrócę Państwa uwagę na to, że w odróżnieniu od Polski rok marketingowy albo gospodarczy, tak prawidłowo powiedzieć, rok gospodarczy na Ukrainie trwa od lipca bieżącego roku do czerwca następnego roku, czyli de facto te dane, które przytoczyłam, odnoszą się do końca czerwca poprzedniego roku. Jednak jeżeli mówić o takim rocznym rozliczeniu, to Ukraina zachowała pierwsze miejsce w eksporcie oleju słonecznikowego, a również produkcji pozbawionej GMO. Ponadto warto powiedzieć, że państwo eksportowało około 80% wszystkich produktów rolnych, co pozwalało jej państwu na wyżywienie około 300 do 400 milionów ludzi na całej ziemi, nie licząc obywateli, nie licząc własnych mieszkańców. I jeśli mówić już o współczesności, tak, o bezpieczeństwie państwa, przede wszystkim Ukrainy żywnościowym, to w 2023 roku Ukrainie nie grozi głód przykładowy i tak dalej, ponieważ ona i tak sobie potrafi wyżywić, a jeszcze wyprodukować o 2 razy więcej produkcji, niż jej jest potrzebne dla potrzeb wewnętrznych. Ale to jest tak, że to ukraińskie rolnictwo to są pojedyncze gospodarstwa czy wielkie, powiedzmy, konglomeraty produkcyjne, duże firmy, które mają w posiadaniu ukraińską ziemię. Ta kwestia jest istotna ze względu na to, że rynek, który istnieje ziemię i w ogóle własności ziemi, który jest w Polsce, który jest na Ukrainie, on bardzo się różni. Jeżeli w Polsce, o ile się nie mylę, będę mówiła tak przybliżonymi liczbami, ponieważ wiadomo, oni tam się zmieniają, tak, to w Polsce jest ponad 1500 takich różnych gospodarstw, które zajmują się produkcją rolną, tak? Na Ukrainie liczba wynosi przynajmniej przed wojną 46, ponad 40, 46, 45 tysięcy, tak? To nasze liczby nie są porównywalne. Dlaczego? Ponieważ słusznie pan powiedział, że więcej tych działek należy do dużych agroholdingów i oni naprawdę są olbrzymie, zaczynając przykładowo od 200 tysięcy hektarów w posiadaniu jednego agroholdingu. Jednak tutaj sama z siebie mam poprawić, że jeszcze nie w posiadaniu, a w dzierżawie. Chodzi o to, że rynek ziemi rolnej został uruchomiony na Ukrainie dopiero z dniem 1 lipca
2021 roku. Została przyjęta ustawa rok wcześniej, w 2020 roku, za prezydentury Wołodymyra Zełenskiego. I według tej ustawy, która uruchomiła ten rynek ziemi, na takim pierwszym etapie Ukraińcy, po prostu zwykle obywatele, osoby fizyczne, mogą kupować działki ziemi, które nie przewyższają 100 hektarów. I ten etap będzie trwał do początku następnego roku, do 1 stycznia 2024 roku. I na tym etapie już osoby prawne, ale krajowe, mogą również zacząć kupować działki ziemi. I tutaj już liczba się zmienia. Jeżeli osobom fizycznym można było kupować i można teraz kupować do 100 hektarów na osobę, to osoby prawne już mogą kupować, będą mogły kupować do 10 tysięcy hektarów ziemi rolnej. I wracając do Pana pytania, jeżeli mówić o własność na ziemię, to przede wszystkim państwo jest właścicielem ziemi, jest ziemia, czyli ziemia państwowa, grunty państwowe. Drugie, grunty komunalne. Grunty komunalne to grunty tych jednostek samorządowych, które są na miejscach, tak, no, po regionach, tak. Faktycznie sporo ziemi państwowej, która liczyła przed uruchomieniem rynku ziemi rolnej olbrzymie obszary, zostało przekazana jednostkom samorządowym i oni już tam sami sobie urzędują na tej ziemi. Albo sprzedają, albo oddają w dzierżawę, tak? I plus ziemia już prywatna, która jest kupowana przez zwykłych obywateli. Panuje jednak sytuacja wojny, kryzysu, militariów i w pewien sposób pewnie ukraińscy rolnicy musieli się dostosować do tej rzeczywistości, zmienić układ nawozów może, tak, w pewien sposób poradzić sobie ze szkodami w zasobach ziemi, zmienić strukturę zasiewów. Jak sobie z tym poradzili ukraińscy rolnicy i czy to było w jakiś sposób nadzorowane, było tutaj jakieś wsparcie państwa? W poprzednim roku były rzeczywiście zrobione takie, no nie powiem, takie preferencyjne warunki, jednak jeżeli tak popatrzeć z perspektywy współczesnej, to generalnie na rolników było postawiono sporo, tak, ponieważ co jest najważniejsze dla państwa jest, oprócz, wiadomo, bezpieczności swoich terenów, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, tak, żeby zapewnić swojemu państwowi. To ze wszystkich sektorów gospodarki to był, szczególnie wiosną poprzedniego roku, to był jedyny sektor, który, nie powiem, że się rozwijał, tak, ale który próbował zwalczyć to, co się dzieje i przeżyć, tak, i wybrnąć z tej sytuacji, która się wówczas złożyła, a była ona naprawdę bardzo, bardzo groźna. Chociaż w tym roku oczywiście sytuacja się nie polepszyła, ale chociażby część terenów zostały deokupowane. Tak? Jeżeli chodzi o poprzedni rok, to rolnicy powinni byli przejąć kilka takich zasadniczych decyzji. Przede wszystkim oni skoncentrowali się na rynku krajowym i to była taka zasadnicza zmiana, ponieważ jak już mówiłam, to generalnie Ukraina od zawsze produkowała o wiele więcej, przynajmniej dwa razy więcej produkcji niż potrzebuje do własnego użytku. Potem w poprzednim roku był bardzo deficyt paliwa, a z drugiej strony rosnące ceny na paliwo, co również ograniczało możliwości rolników, plus zminimalizowano stosowanie nawozów, które również wiadomo kosztują i środki ochrony roślin, czyli wiadomo, im mniej nawozów stosujemy, tym mniej będą potem plony. Również poszli drogą obniżania poziomu czasochłonności, zajmowania się uprawami, no i oczywiście szczególnie wiosną i latem poprzedniego roku były bardzo istotne problemy z przechowywaniem produkcji rolnej i z tym również farmerzy, plantatorzy powinni byli się liczyć podczas przyjęcia decyzji na temat, jakie uprawy będą oni uprawiali, przepraszam za tautologię, tak? Jeżeli przejść już do roku współczesnego, to słusznie Pan powiedział, że w tym roku struktura zasiewów, ona będzie jeszcze bardziej się zmieniała. W poprzednim roku już
pierwsze oznaki tego pojawiły, jednak nie były te zmiany aż tak drastyczne. Tak? W tym roku już zmiana będzie o wiele bardziej widoczna. Będzie odbywała się rezygnacja z zasiewów, takich znacznych zasiewów upraw zbożowych, przede wszystkim pszenicy, kukurydzy, jęczmienia. I rolnicy będą stawili bardziej na kultury, na uprawy. Jest o wiele bardziej korzystny. Rolnicy więcej na tym zarabiają i faktycznie oni mogą pokryć wszystkie swoje wydatki logistyczne, a jeszcze zarobić na tym. Pani doktor, czy ukraińskie rolnictwo to jest rolnictwo, które się zmienia, które sięga po nowoczesne technologie? Jaki jest obrazek z tej ukraińskiej wsi? Obrazek można tak od razu podzielić na dwie części. Obrazek sprzed wojny i obrazek po wojnie. Obrazek przed wojną to była dziedzina szybko rozwijająca się, w której zastosowano sporo różnych technologii. A kiedy mówimy o technologiach, wiadomo, że tutaj wchodzą również i te same nawozy, i środki ochrony roślin i tak dalej. I oprócz wszystkich takich już maszyn, które są wykorzystywane tak, przez gospodarstwa rolnicze. Spore agroholdingi, wiadomo, posiadają spore środki i mogli inwestować w te technologie. No i co dużo mówi się, że już od początku wojny te GPS-y, które były w technice ukraińskiej, w tych maszynach ukraińskich, które zostali przewiezione, a szczerze mówiąc, ukradzione w głęb Rosji, to po prostu my wiemy, że oni tam się znajdują, że oni już przyjechali. A to znaczy, że poziom zaawansowania technologii był bardzo, bardzo wysoki. I ten obrazek z dnia dzisiejszego, w chwili obecnej rolnicy, takie przeciętnie, tak, nie mówię o agroholdingach, chociaż również o nich również możemy powiedzieć więcej, takie nieduże gospodarstwo rolnicze, oni nie mają tyle środków obrotowych, żeby jeszcze inwestować spore pieniądze w technologię. A przykładowo w tym roku już ilość wykorzystywanych nawozów będzie zmniejszona o 50-60%. To zmniejszenie używania tych nawozów to oznacza zmniejszenie również urodzajności i plonów pod koniec roku. Właśnie zastanawiałem się, kiedy potrzebna jest ta siła ludzka, zasoby ludzkie na wojnie, potrzebni są mężczyźni, to kto tak naprawdę zajmuje się ukraińskim rolnictwem, kto pracuje w tych gospodarstwach? Jeszcze od razu w poprzednim roku, słuszne pytanie bardzo i bardzo logiczne oczywiście. Faktycznie w poprzednim roku podczas kampanii siewnej pracownicy rolni byli zwolnieni albo niektóre kategorie, tak, pracowników rolnych, szczególnie takie zawody męskie, byli zwolnieni od poboru. I właśnie jak powiedziałam wcześniej, ten sektor był i jest bardzo, bardzo istotny z perspektywy państwa. Z tego względu rolnicy, które są na ziemi, są bardzo tak traktowane na poważnie i były traktowane na poważnie od poprzedniego roku. I tutaj oczywiście mam powiedzieć, że kwestia wchodzi tutaj w grę i w poprzednim roku również wchodziła kwestia zamienowania, a raczej rozminowania terenów, że niestety sporo ludzi ginie albo zostają rannych, chodzi o rolników, podczas prac na polach, ponieważ no niestety te tereny są bardzo, bardzo wielu zaminowanych i de facto w tym roku może być obsiano tylko 85% tej ziemi, która obecnie znajduje się pod władzą ukraińskiego rządu. Dzisiaj umowa zbożowa i kwestia negocjacji z Rosjanami to jest umowa w jakiś sposób stabilna, porozumienie, które pozwala patrzeć w przyszłość, żeby ukraińskie zboże no, nie stało w portach. Wiemy o tym, że przynajmniej rosyjska strona podawała, że no, ma wątpliwości co do tego, czy chce to porozumienie przeciągać dalej w czasie. Oczywiście z perspektywy Rosji ta umowa zbożowa, ona jest takim wątkiem szantażu. Jest generalnie przez eksport Rosja może przede wszystkim szantażować Ukrainę, ponieważ wiadomo, że eksport jest bardzo, bardzo istotnym, szczególnie w chwili obecnej, środkiem napływu środków takich żywych do budżetu państwa. Przypomnę również naszym słuchaczom, że ta umowa zbożowa zaczęła działać tak już na pełną skalę od 1 sierpnia poprzedniego roku, 2022, i jest kontynuowana co 3 miesiące. Ostatnio
bezpośrednia kontynuacja dokładnie nastąpiła w połowie marca tego roku i z perspektywy państw, które uczestniczą w organizacji ONZ Ukrainy, to oczywiście oni liczą na to, że umowa jest podpisana czy przedłużona na kolejne 4 miesiące. Jednak Rosja podkreśla, że ta umowa jest tylko będzie działać tylko przez 2 miesiące. Zobaczymy, czyli generalnie żyjemy w takim trybie, że oczekujemy, co będzie w dniu, kiedy umowa się formalnie kończy, czy zostanie ona przedłużona i na jaki okres zostanie przedłużona. Czyli generalnie spokojnie, mniej więcej spokojnie możemy od połowy marca do połowy maja myśleć o tym, że wszystko będzie w porządku i ona będzie działała. Jednak tutaj inny już wątek będzie wchodził w grę, a jakie są. A ten, który wspomniał na początku naszej z panem rozmowy o drastyczne zmniejszenie plonów, które Ukraina zbierze już w tym roku. Mówiąc liczbami, tak będzie pewnie bardziej tak i konkretniej i zrozumiałe, tak? W 2021 roku Ukraina zebrała urodzaj zbóż i roślin oleistych prawie 109 miliony ton. W tym roku ponad 71 milion ton, a w tym roku, to znaczy w roku poprzednim, 22, a jeszcze plony jeszcze były zbierane zimą również, czyli te informacje, które mamy na marzec, to 71 ponad 71 milion ton w tym roku, na końcu 23, i obliczenia, jak przykładowo Ukraińskiego Klubu Agrobiznesu, a również obliczenia przedstawicieli władzy, szczególnie komitetu, którym ty się zajmuje w Radzie Najwyższej, właśnie przedstawiciel powiedział, Aleksandr Hajdu, że w tym roku zostanie zebrane 53 miliony ton zbóż, roślin oleistych i roślin strączkowych, tak? Czyli taki faktycznie o połowę z tych 109 milionów ton do 53 milionów ton. I dlaczego ja te liczby przywołuję? Ponieważ one dla nas są istotne z punktu widzenia eksportu przede wszystkim, ile Ukraina potrafi eksportować. To jeżeli w tym roku, w 2003, 2004, powierzchnia, ta ilość zbóż roślin oleistych, które może być eksportowane, wyniesie około 32 milionów ton. Tutaj również uwzględniam takie zapasy przejściowe, które zostaną jeszcze na końcu czerwca tego roku. Czyli faktycznie Ukraina może eksportować tylko 2,7 miliony ton produkcji miesięcznie, co generalnie ona nawet moim zdaniem bez funkcjonowania tego korytarzu, chociaż oczywiście on jest korytarzu zbożowego, chociaż oczywiście on jest bardzo ważny i bardzo ułatwia eksport produkcji, ona i tak potrafi te zboże wywieźć przykładowo przez granicę właśnie z Polską, z innymi państwami, które Ukraina graniczy. I dla porównania już tak na końcu, w roku gospodarczym 2021-2022 Ukraina, ten potencjał Ukrainy eksportowy wynosił 85 milionów ton, czyli państwo mogło eksportować 7 milionów ton produkcji miesięcznie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, za spotkanie. Doktor Anna Warzenowa, Instytut Europy Środkowej. Kłaniam się, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.